Ten ark to kontynuacja 28, gdzie Sasuke udało się w końcu sprawdzić z Itachim, a nawet o wiele, wiele więcej niż sam pojedynek. Zapraszam na ocenianie. Niestety dostaliśmy powtórkę z rozrywki z flashbackami i jest to trochę taka nieodłączna część historii Sasuke, który non-stop ma te same flashbacki, co jest oczywiście zrozumiałe dla jego postaci, ale nam tego pokazywać 40 razy nie trzeba. Reszta już była git. Spoko, Sasuke zaatakował klona Itachiego, później było widać jego determinację, by nawalać się z bratem, bo gdy zobaczył Naruto, to od razu nawalał go Chidori, nawet nie wiedząc, że to klon. Fajnie Kisame pokazał wyższość nad Suigetsu, mówiąc mu, że same Hada absorbuje czakrę, więc ma on już jej znacznie mniej. Pięknie za to Tobi ma wywalone i znowu jest śmieszkowym gościem, do tego wyskakuje sobie z ziemi i patykiem próbuje ich bić, ciągle pajacując. Z takiej niewiadomej to nie wiemy, że gość w sumie na tym etapie byłby zdolny poskładać ich tam wszystkich, a zamiast tego bawi się, żeby dać czas Sasuke na walkę. Odcinek oceniłem na 7. Niestety ten odcinek będzie nisko oceniony, ponieważ znaczna większość to flashbacki. Jest to ogólnie dobra historia, także rozumiem, czemu ją to przypominają, ale widzimy te same sceny po raz któryś. Dopiero w połowie odcinka widzimy jakiekolwiek nowe sceny, które są już dobre, no ale to i tak nie powoduje, że jakoś odcinek mocno zyskuje. Z niewiadomych to Itachi powiedział o Naka Shrine i celu wyrytym na posągu, ale nie mógł wiedzieć, że jest to zmieniony cel przez Zetsu. Tak samo to, że Madara jako pierwszy obudził MS-a, to też nie jest prawda, choć nie mógł tego wiedzieć, bo pierwszy był Indra, przynajmniej na stan wiedzy, którą mam teraz. Trzeba jednak przyznać, że ta walka Sasuke i Itachiego pięknie się zaczęła, początkowo bez żadnego ninjutsu, bez muzyki, piękna sprawa. Później zarówno Itachi robił w konia Sasuke, jak i młody podszedł od tyłu członka Akatsuki, co wyglądało badassowo, ale ciężko oczekiwać, że to finish i że Itachi tak łatwo zginął. Gdyby nie ten zalążek walki, odcinkowi dałbym jedynkę, no ale zrehabilitowali się częściowo i dałem 4. Jedynym minusem to oczywiście flashbacki, czyli celowe przedłużania do cliffhangera, jednak nie było ich dużo. Spora część epizodu to historia Madary, która jest niewiadomą, bo jest tutaj trochę przekłamana, choć nie jest to minus, bo Itachi po prostu mógł tego nie wiedzieć. Madara nie zabrał Izunie oczu tak po prostu, tylko zyskał je, bo Izuna umierał od ran zadanych przez Tobirame. Także stwierdzenie, że Madara pokonywał wszystkich i zbratał się z Senju, jest trochę niedopowiedzeniem, bo po prostu poległ przeciwko Hashiramie, ale ogólnie rzecz biorąc to jest prawda. No i w pewnym momencie tutaj przez Madara trzeba mieć już na myśli Obito podszywający się pod Madarę, bo mówi się tutaj, że Madara zaatakował Konohę kontrolując Kyubiego, co w tym flashbacku prawdą nie jest, bo to właśnie Obito. No i wyśmienite było to, jak psychodeliczny Itachi chciał oczu Sasuke. To wyższy level aktorstwa, na serio. Nawet gdy wiedziałem, że to tylko pozory, to jest to tak przemyślane, że byłem w stanie w to uwierzyć. Fantastycznie Itachi sprzedał kopniaka Sasuke, co go wbiło w ścianę, a następnie podbił do niego, unieruchomił go, by zabrać jego oczy, gdzie ten krzyk Sasuke zrobił potężną robotę. Odcinek na dychę. Panie i panowie, same mięcho. Przerażająco wygląda ten Sasuke bez oka i szczerze mówiąc ryjebanie to, że mogłoby to się wydarzyć naprawdę, ale to genjutsu. Dobre, bo wodzi nas za nos. No i młody faktycznie stał się dużo mocniejszy, skoro był w stanie odeprzeć Tsukuyomi, choć nie do końca wiemy, na ile Itachi się podkładał, a na ile choroba go trawiła. Świetne było zarówno to matrixowe uniknięcie shurikenów przez Itachiego, jak i to, że Sasuke poszedł o krok dalej i rozłączył te ostrza, wbijając bratu jeden w nogę. Kozak. Ciekawa jest też perspektywa, że Itachi nie chce zabić Sasuke i tym Amaterasu goni tak naprawdę jego skrzydła, żeby ich się pozbył, a nawet nie próbuje zranić brata. Z niewiadomych to Zetsu mówił, że lewy MS Itachiego posiada najpotężniejszy genjutsu, a prawy MS najmocniejszy atak fizyczny, ale obydwa te stwierdzenia to nie jest prawda. Do tego momentu może i tak, ale ogólnie rzecz biorąc to są mocniejsze techniki. Minusów nie widziałem, odcinkowi także dałem dychę. Spoko, Sasuke przygotował się na Kirin i zionął ogniem w niebo, żeby podgrzać atmosferę i wywołać burzę, choć na pierwszy rzut oka nie było to jasne. No i ten burzowy smog był imponujący, o przepotężnej mocy. Pierwszy raz tutaj widzimy Susanoo i jak dla mnie taka wersja poruszająca się razem z użytkownikiem jest najlepsza, jeszcze nie aż tak przesadzona. Pięknie także Itachi opluł Orochimaru w środku jego zdania i go po prostu zapieczętował, na co tak naprawdę czekał od samego początku i chciał się pozbyć wężowa
tego z ciała Sasuke. Krótka scena pokazywała także, że Itachi nie zrobił tego do końca i jeden mały wąż uciekł, ale później Amaterasu go dobiło już po śmierci Itachiego, a więc nawet wtedy czuwał nad Sasuke. Śmierć tej postaci to przepotężna strata dla anime, jednakże nie jest to minus, bo de facto gdyby nie ona, to byśmy nie wiedzieli o świetności tej postaci. Jak dla mnie to super dobre zakończenie jego życia, a co się nieczęsto zdarza, to po Edo Tensei będzie tylko lepiej. Minusem jest brednia Zetsu, który powiedział, że miecz Totsuka w połączeniu z lustrem Yata jest niepokonane. Zawsze jest jakiś sposób na daną technikę, a więc i na to by się znalazło. Niewiadomych nie widziałem, odcinek ponownie na dyszkę. Ciekawostką jest to, że Hinata mogła najpewniej widzieć twarz Obito, z tym, że co z tego, skoro nie wiedziała, kim on jest. Jednak minusem już jest to, że nie była w stanie rozgryźć tego, że przychodzi on do innego wymiaru, gdzie jego części ciała powinny zanikać, a nawet Sakura to wydedukowała, nie posiadając Byakugana. Super była także ta animacja Shino, bardzo badassowa. Poco Konoha wymyśliła plan, żeby przytrzymać Tobiego robakami, a później będąc w gotowości go zaatakować, jeśli unikałby ataku, zakładając najpewniej, że jego technika ma jakiś cooldown. Dowolony był Tobi, jak zmienił głos i z pajacowania poszedł w zimnego kozaka, no i giga dobra jest ta animacja, jak znika sobie kawałek po kawałku, no coś pięknego. Plusem, choć kompletnie dla mnie zapomnianą rzeczą, jest to, że Zetsu potrafi nagrywać rzeczy i miał pokazać walkę Tobiemu, no to jest ciekawe. No i super przeklinione było to, że Itachi zaprogramował Amaterasu w oku Sasuke, by ten się aktywował, gdy zobaczy Sharingana Obito. Niewiadomych nie widziałem, natomiast odcinek oceniłem na 8. Fajnie tu psycha siadała Sasuke cały odcinek, chyba nawet bardziej niż po tym, że widział śmierć rodziców, bo teraz okazuje się, że gość dosłownie ma wywrócony świat do góry nogami i wszystko było kłamstwem. Z niewiadomych to Obito podszywający się pod Madarę w większości powiedział prawdziwą historię, ale już skłamał, że Kyuubi zaatakował wioskę sam z siebie, a to dosłownie on za tym stał. No i z takich minusów to już zależy od ideologii, ale jak dla mnie to Madara się po prostu spłakał, że nie został pierwszym Hokage i mimo, że twierdził, że chciał tylko dobrej pozycji dla Uchichów, to z jego życia wynikało, że chciał się tylko nawalać, to jest oczywiście git, ale słabo, że nie był w stanie tego zaakceptować, a z kolei znając prawdziwą historię Uchichów, to ta dyskryminacja wydaje się całkowicie uzasadniona i oczywiście klan zachował się w najgorszy możliwy sposób, więc zamiast pokazać się z dobrej strony, to planował wojnę domową. No ale odcinek i tak oceniłem na 8, pomimo, że nie zgadzam się z narracją. Ten odcinek był kontynuacją historii Itachiego i klanu Uchiha, ale tu już padają kłamstwa. Fugaku wcale nie był pomysłodawcą zamachu stanu, on się zgodził pod naporem innych klanowiczów. Jest to niewiadomo, bo nie mam pewności co do tego, czy Obito celowo skłamał, czy potem to zmieniono. Także Tobi, opowiadając o Itachim, pokazuje cały mastermind Uchichy, który przez całe życie kontrolował Sasuke, włącznie z ich ostateczną walką, w której chciał się tylko pozbyć Orochimaru z jego ciała i przebudzić w nim MS, aby był silniejszy. No i z minusów to sporo tych samych flashbacków co zwykle, specjalnie by zakończyć cliffhangerem. Odcinek oceniłem na 7. Spoko zabieg z tym, że Sasuke zaczął przypominać sobie więcej z dnia rzezi klanu Uchiha, jak chociażby to, że gdy Itachiemu spadła opaska, to ją założył z powrotem, czy to, że wtedy zapłakał. Również przypomniał sobie, że to wtedy przebudził Sharingana. Faktycznie mógł wyprzeć to z pamięci. Strasznie też Sasuke opluł Karin, gdy ta wyjaśniała, czym jest Biju, to ją uciszył, żeby Tobi powiedział to za nią. Ostro. No i na końcu spotkaliśmy dziwną postać, czyli Killera B, który jest komiczny, ale tak pozytywnie. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek spoko, dałem 7. Tutaj z kolei Killer B opluł Sasuke, zapisując sobie rymy w książeczce, gdy ten walczył na poważnie. Spoko też wygląda ta walka na miecze Uchichy i Jinchuriki, choć jak dla mnie jest taka zbyt chaotyczna i mało tu widać. Świetnie to Killer dominuje non-stop Sasuke i prawie go zabił. Na tym etapie także nie wiemy, czemu ugryzienie Karin spowodowało zagojenie się ran Sasuke, a to jej moce lecznicze. Z minusów to moim zdaniem Sasuke zbyt szybko opanował nowe moce i miał sporo plot armorów, żeby w ogóle przeżyć tę walkę, bo przykładowo pięknie Killer Przekot wyszedł z genjutsu i zniszczył klatkę piersiową i szyję Sasuke, no ale okazało się, że Jugo jest w stanie go uleczyć.
a nigdy wcześniej o tym nie było żadnej mowy. Ośmiogoniasty jednak się nie patyczkuje i od razu wylatuje z Bijudamą, ale Sasuke był zdolny zarówno użyć Amaterasu, by go podpalić, jak i odwrócić proces palenia, co na tym etapie nie ma większego znaczenia, ale później będzie kontrolował te płomienie. No i nie wiemy finalnie, że organizacji Sasuke nie udało się złapać prawdziwego killera, a tylko część jego czakry. Odcinek oceniłem na 6. Do tego arku pasuje pierwsza połowa tego odcinka. Pokazano tutaj m.in. to, że Utakato został zapieczętowany, a także to, że Sasuke przeprowadził killera, więc został już tylko Naruto, co super szybko poszło. Pokazano nam tutaj także kontynuację tego, jak Naruto spotkał się z Itachim niedawno, gdzie Uchiha dał mu moc, która powinna pomóc prowadzić Sasuke, czyli Kruka z MS-em Shisuiego. No ale tutaj widzowie już przesadzili, mieliśmy flashback we flashbacku. Za to super ta nienawiść Sasuke rosła i przyznał, że chce zniszczyć Konohę. Do tego zobaczyliśmy, jak Raikage ponosi sobie ciężary jedną ręką. Nice. Połówkę odcinka oceniam na 7. W zaokrągleniu ARK dostał 7,5 i było tutaj mnóstwo rzeczy, które były w cholerę istotne. Tak jak w wielu ARKach liczy się głównie jakaś tam walka, tak tutaj ta bitwa pomiędzy braćmi też była świetna, ale nawet nie była tak naprawdę najważniejsza, bo dopiero to, co się stało po niej, nadało jej jeszcze więcej sensu. Okazało się, że tak jak i Sasuke, tak i my byliśmy ciągle robieni w jajo, a Itachi był ofiarą. Co ciekawe, jak już się posiadało tę wiedzę, to można było to wielokrotnie zobaczyć na przestrzeni pierwszej, jak i drugiej serii. Świetne. Rozwinęło to także młodszego brata, który jeszcze bardziej pogrążył się w nienawiści, a jego cel się zmienił z brata na całą wioskę za to, co mu zrobiła. Z minusów to moim zdaniem walka z killerem była zbyt prosta, tak jak chłop wydawał się milion razy mocniejszy niż cała organizacja Sasuke, co zresztą pokazał, ale sporo plot armorów sprawiło, nie że przeżyli czy uciekli, a oni wygrali, co jest jakąś abstrakcją. No bo oczywiście tutaj pierwszy raz pokazano, że Karin jest w stanie leczyć poprzez ugryzienie, a nawet Jugo jest w stanie jakoś odbudować części ciała Sasuke, gdzie przedtem nie było o tym nawet wspomniane. Widzowie, jesteście dla mnie jak bracia. Całe życie byłem ofiarą algorytmu i byłem podwójnym agentem YouTube'a. Teraz, jak znacie już prawdę, możecie dać suba, żeby pokazać, kto tu rządzi.